Jak już mówiłem, RX 580 wrócił już z serwisu. Tu jest mój adres zamieszkania, dlatego mogę pokazać tylko miejscowość. Wrócił z serwisu i powiem szczerze, okazało się, że trzeba tylko wymienić pastę termoprzewodzącą, bo termopady są w świetnym stanie. Tak wygląda pudełko od RX 580 i są tutaj o takie technologie, które są tu na pokładzie. Wiadomo, że wszystko nie działa w Linuxie, no bo zastrzeżone. A powinno według mnie działać, bo byłoby to zajebiście, jakby wszystkie te technologie działały w Linuxie. No to sobie przejdźmy, jak wygląda takie rozpakowanie takiej karty. Otwieracie pudełeczko, tylko nad tym pudełeczkiem jest jeszcze jedno pudełeczko ze sterownikami i tak dalej. I tak wygląda karta. No oczywiście nie zabezpieczyłem śledzia, ale to już machnąć ręką na to nic się nie stało. Karta wróciła z serwisu. To tak, termopady są w świetnym stanie, są jeszcze świeże, jak to oni określili i powiedzieli, że nie ma sensu ich wymieniać, ale pasta to była już totalna skała. No. Jest wyczyszczona, nałożona nowa pasta. I gość powiedział, że najważniejsze, nie ma przebarwień na pamięciach i sekcji zasilania. Wiecie, o co chodzi z przebarwieniami. Jak macie już przebarwienia na pamięciach, to już jest kaput. U mnie tego nie ma. Gość powiedział, pomierzył napięcia, że karta nawet nie była żyłowana. Mówi, że od razu musiała chodzić pod dobrym, stabilnym zasilaczem, bo nie ma tych efektów, jakie oni widzieli w tych modelach. Widzicie, da się, da się. Tylko trzeba stosować dobre zasilacze, które mają certyfikat 80+, Platinum albo Gold.